Dziękuję. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym w zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego również nakłada na gminę obowiązek wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, który stanowi dokument planistyczny. Takowy dokument posiadamy, wspierający samorząd w racjonalnym i efektywnym gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym. Artykuł 21 ustęp 2 punkt 4 ustawy nakłada na gminę obowiązek ustalenia zasad polityki czynszowej oraz warunki obniżania tego czynszu. Środki finansowe uzyskane z wpłat czynszu z majątku komunalnego powinny stanowić główne źródło pokrycia kosztów utrzymania bieżącego zasobów mieszkaniowych, jak również pozwolić na wykonywanie remontów i uzasadnione inwestycje w nieruchomościach. Polityka czynszowa gminy powinna dążyć do takiego stanu, aby zminimalizować dopłaty z budżetu gminy do utrzymania zasobu mieszkaniowego. Proszę o spokój. Dlatego też zasadnym jest kształtowanie stawek czynszu w taki sposób, aby oprzeć się o kalkulację kosztową utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy, co zapewni samowystarczalność finansową gospodarki mieszkaniowej. Zgodnie z informacją o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli, polityka czynszowa gminy powinna zmierzać do takiego kształtowania czynszu, które zapewniłyby samowystarczalność finansową. Dlatego też należy dążyć do stanu, aby zminimalizować te dopłaty. W opinii NIK stawki czynszu powinny dążyć do określonej ustawą o ochronie praw lokatorów w wysokości 3% wartości odtworzeniowej lokalu. W naszej gminie obecna stawka czynszu to jest 3 zł, stanowi 1,12% wskaźnika przeliczeniowego na 1 metr kwadratowy, który jest przyjęty dla województwa warmińsko-mazurskiego. W związku z powyższym uzasadnione jest wyznaczenie stawek czynszu na podstawie kalkulacji utrzymania zasobu mieszkaniowego sporządzonego przez zarządcę nieruchomości. Ograniczy to dopłaty gminy do utrzymania zasobu mieszkaniowego, jak również umożliwi pozyskiwanie środków na remonty, bo niestety no, musimy też dbać o to, aby stan tych zasobów mieszkalnych był na odpowiednim poziomie, aby nie podupadały te nasze zasoby. Proszę bardzo, radna Bilińska Magła. Ja rozumiem, że pani naczelnik 2 lata zajmowała się tą polityką czynszową i przez 2 lata te czynsze jak gdyby pokrywały koszty, tak? Koszt tego czynszu pokrywał, dlatego nie było takiej potrzeby podwyższania czynszu. Ta potrzeba pojawiła się teraz, kiedy mamy pana burmistrza po skutecznym referendum. I moje pytanie jest następujące. Czy były duże odchylenia, czy po prostu posiadała pani taką wiedzę, czy pani się tym tematem nie zajmowała, czy to jest temat nowy? Bo my oczywiście przychylimy się jako klub do tego, żeby dać pleinpotencję dla pana burmistrza, natomiast chcemy wiedzieć przez 2 lata, czy pani po prostu posiadała taką wiedzę, że te czynsze pokrywały koszty? Oczywiście posiadałam taką wiedzę. I próbowaliśmy te czynsze podnosić, ale niestety wcześniej się nie dawało, a to w związku z tym, że nawet ten program wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy z uchwały, o której przed chwilą mówiłam, zakłada wieloletni w sobie plan na poszczególne lata. I tak od 2008 roku stawka bazowa za metr kwadratowy była planowana na 2,60 i taka też była uchwalona. Natomiast w następnych latach 2009, 10, 11 aż do tego momentu no, nie można było tej stawki podnieść. Były rozmowy na ten temat, ale niestety nie wiem, czy nie było woli z państwa strony również, bo wiem, że rozmowy były prowadzone, ale nie można było tej stawki podnieść i nie mogliśmy jej w tej chwili podnieść na wyższą kwotę niż ta, która w tym planie, w planie występuje. Występuje 3 zł, co nam się ostatnio udało podnieść, a teraz dążymy do tego, żeby otworzyć furtkę i móc te zmiany dokonywać no, adekwatnie do kosztów, jakie tu widzimy z utrzymania tych zasobów, tak, żeby no, z gminnego budżetu nie ciągnąć pieniążków. Proszę, radna Dakowska, potem radna Bilińska. Chciałabym tylko dodać, że nie prowadziliśmy żadnych kalkulacji, czy ta stawka wystarcza, czy też nie. I takiej wiedzy nie otrzymywaliśmy. Wracam jeszcze raz do spotkania, które organizował na Komisji Rozwoju pan Grzegorz Kierozalski z prezesem MABAK-u. I wtedy ja zgłaszałam informację, że wiele samorządów prowadzi
takie zestawienia, jak kształtują się stawki czynszu w różnych właścicieli. Mówiłam o tym, że jeśli mamy 2,60 od 2008 roku, a wspólnoty określają stawkę na 4,60, w tym momencie my dopłacamy do wojskowych mieszkań, prawda? Więc w tym momencie mówiłam, że znajdujemy się w sytuacji po prostu, że na gminy spadają coraz większe obowiązki finansowe, a nikt nie podawał nam, że taka stawka wystarcza, czy też nie, bo takie kalkulacje od wielu, wielu lat nie były robione. Zresztą to, co jest powiedziane, od 2008 roku burmistrz nawet tych minimalnych kwot, które wynikały z jego możliwości, swoim zarządzeniem nie podnosił, więc ta stawka dlatego też nie zmieniała się. I nie mamy na dzień dzisiejszy, przynajmniej ja nie mam takiej wiedzy, czy ta stawka wystarczała, czy też nie. A wiadomo, że nie wystarczała, bo Mabak jest po prostu zadłużony i dokładamy do jego funkcjonowania. No być może dzisiaj się dowiadujemy, że jest zadłużony, ale nadzór właścicielski sprawowała pani jako naczelnik w ciągu ostatnich 2 lat. Takie były powierzone pani zadania, kiedy powstała spółka, Mabak spółka Zotac. To jedno było z pani zadań i kompetencji. I ja mam pytanie do pana burmistrza. Czy można było wcześniej podnieść o te 40 groszy, czy trzeba było czekać, aż przyjdzie pan burmistrz Marek Bojarski i podejmie decyzję i podwyższy o 40 groszy? Oczywiście, że można było podnieść wcześniej, bo ja nie wiem, jak ja zapytałem, to pan prezes Duzin przekazał mi informację taką, że żeby sytuacja była wyzerowana, to potrzebna jest stawka 3,70. Panie burmistrzu, w związku z tym ja jeszcze spytam, czyli gdyby pan posiadał wiedzę wcześniej, to podnosił pan na podstawie tego, co zostało panu przedstawione, prawda? Więc domniemujemy, że wcześniej po prostu takie sygnały być może do burmistrzów nie dochodziły. Proszę bardzo. Ja chcę zapytać pani naczelnik, czy my dajemy upoważnienie panu burmistrzowi, czy po prostu wynika to z ustawy, że pan burmistrz to ustala, tą kwotę bazową na podstawie tych wyliczeń? To jest upoważnienie, tak? Tak. Bo do tej pory rada to... Nie, nie. Wieloletni... Rozumiem, ale on się skończył na roku 2012 czy 2011? Nie, kończy się na 2013 roku. Kończy tak. Się na 2013 roku. A teraz jest upoważnienie nasze, że na podstawie wyliczeń pan burmistrz będzie... Na podstawie, tak, kalkulacji kosztowych. Radny Gudaczewski, proszę bardzo. Ja co prawda o tym też mówiłem na komisji, ale po prostu ja jestem zdziwiony, dlaczego ta uchwała nie była realizowana po 2008 roku, bo stawka miała być podnoszona o 10 groszy i po prostu burmistrz miasta tej stawki nie podnosił. I teraz dowiadujemy się, że żadnej kalkulacji nie było. Nie wiem, dlaczego taki gest, czy to jest prezent, czy co. W każdym razie mamy tego świadomość, że ta uchwała nie była realizowana. Dziękuję. Chciałabym się odnieść do tego. Przede wszystkim tak, naczelnikiem jestem od 1,5 roku i od 1,5 roku, jak powstały spółki, próbujemy coś z tym zrobić. W ubiegłym roku próbowaliśmy rozmawiać na temat podwyższenia czynszów z burmistrzem, ale w związku z tym, że podnoszone były też i podatki, podnoszone były ceny biletów i tak dalej, pan burmistrz odkładał to na późniejszy termin. Także no, ten termin akurat dzisiaj się spełnia, tak? Tym bardziej, że no, według tego planu próbujemy dalej iść i to jest z naszej strony już wyjście ku rozwiązaniu tej sytuacji. Proszę bardzo, Rada Bilińska. Czyli sugeruje pani, że przez okres 16 czy 17 miesięcy można było coś zaniechać, niż prowadzić kolejną podwyżkę o 40 groszy. Dzisiaj by było to 80 groszy. Nie byłoby to tak bolesne dla mieszkańców, tak? A po prostu ze względu na to, że podnoszone były inne opłaty, dlatego zaniechano. Ale posiadała pani wiedzę, że kalkulacja tych kosztów jest niewystarczająca? Koszty, kalkulację kosztów przedstawiał prezes bezpośrednio burmistrzowi, ponieważ ja nie mam w swoich obowiązkach nadzorowania spółek. Ja w swoich obowiązkach mam rozliczanie zgodnie z treścią umowy, która zostaje zawarta. I to troszeczkę się może mijamy w zrozumieniu, dlatego że przede wszystkim burmistrz sprawuje nadzór nad spółkami, a jeżeli delegowałby mi jakieś zadania, to miałabym to na piśmie. Takowych nie posiadam.
To może bardzo istotne jest, ponieważ pani delegacja, o której my wiedzieliśmy, była do tego, do stworzenia statutu tych spółek, utworzenia tych spółek, jak też przeprowadzenie całego procesu rejestracji. Więc pani w tym procesie nie uczestniczyła, tak? Nie. Proszę, radny Stasiulewicz. No i w zasadzie wszystko się wyjaśniło, tylko przypomnę, że uchwała dotyczy okresu od 2008 do 2013, nie wiem skąd kilkanaście miesięcy. Od 2008 roku nie podnoszono czynszu i sprawa jest tego typu, więc nie zrzucajmy na kilkanaście miesięcy, bo teraz już tak wzięliśmy tak nam klapki i jakby co, to wszystko Dąbrowski, nie? A okazuje się, że nie. 2008 to był, ale owszem, ale zastępcą. Dziękuję. Ale my nie rozmawiamy, panie radny Stasiulewicz, o Katarze, tylko rozmawiamy o poważnych rzeczach, które za chwilę uchwalimy. Jesteśmy za tym, żeby dać delegację dla pana burmistrza, bo pan burmistrz nas na spotkaniach przekonał. Tylko chcemy wiedzieć, czy będzie osoba nadzorowała jak gdyby spółki, która z ramienia widnieje w schemacie organizacyjnym Urzędu Miasta i za to bierze pieniążki. W związku z tym tylko pytanie tego dotyczyło. Radny Podsiadło, proszę bardzo. Czasami trzeba. Powiem szczerze, że tak chyba dzisiaj pierwszy raz będzie mi wstyd, że jestem radnym. Po półtora roku kadencji, jaką nie wiem, czy mogę powiedzieć, że mam zaszczyt pełnić, dowiaduję się, że władza wykonawcza po prostu mnie oszukiwała przez tyle lat, również poprzez swoich poprzednich, chyba mówię o poprzednich dyrektorach, którzy rządzili czy w jednej, czy w drugiej spółce. No tak po prostu nie powinno być. No, coś jest na rzeczy, coś jest nie tak. Szanowni Państwo, 21 ludzi, którzy są wybierani przez społeczeństwo, po prostu przez władzę wykonawczą było przez tyle lat oszukiwanych. Ja dopiero dzisiaj po raz pierwszy chyba poczułem się troszeczkę o tyle bezpieczniej w tej sytuacji, jak osoba, którą uważam za osobę wykształconą, kompetentną, przygotowaną, czyli pana audytora, pana Samborskiego. Ja się przyznaję, nie jestem ekonomistą i żadnym domorosłym ekonomistą nie będę. Dopiero po raz pierwszy dzisiaj w miarę, tak myślę w miarę, bo dopiero jak przeczytam raport, będę wiedział coś jeszcze więcej na ten temat, mogę wiążąco powiedzieć na temat budżetu tego miasta i w miarę również mogę zaufać aktualnemu burmistrzowi, który widzę, że w ciągu tych dwóch miesięcy faktycznie poczynił wiele rzeczy, żeby naprawić tą chorą sytuację. I to tylko kwoli ścisłości i komentarza. Proszę bardzo, czy są jeszcze głosy? Jeżeli nie ma, to przystępujemy do czytania projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 17 sierpnia 2012 w sprawie zmiany uchwały numer 22-135 na 2008 rok w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej Ostróda na lata 2008-2013 i tutaj na podstawy prawnej Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej Ostróda na lata 2008-2013 stanowiącym załącznik do uchwały nr 12/138/2008 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 7 marca 2008 wprowadza się następujące zmiany. Treść rozdziału 5. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu otrzymuje brzmienie. Punkt 1. Stawkę bazową czynszu za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Ostróda ustala burmistrz w drodze zarządzenia w oparciu o przeprowadzoną przez zarządcę zasobem mieszkaniowym kalkulację kosztową. 2. Miesięczny czynsz najmu za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu ustalany będzie na podstawie stawki bazowej oraz czynników podwyższających i obniżających czynsz. Punkt numer 3. Czynniki podwyższające i obniżające stawkę czynszu zostały ustalone w uchwale numer 49302 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia
9 października 2002 w sprawie uchwalenia zasady polityki czynszowej do Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy zmienioną uchwałą nr 26 przez 2012 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 17 sierpnia 2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zasady polityki czynszowej do Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostródy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Szesnaście za. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Na 17 obie. Stwierdzam, że głosami 16 za, jedna przeciwna, uchwała została podjęta. Szanowna Rado, Szanowni Państwo, dobiegamy powoli do końca. No, punkt numer 13. Wolne wnioski, informacje, interpelacje i zapytania radnych. Znamy, proszę, radny Kierozalski, potem radny Podsiadło. Ja w tej sprawie, którą już tutaj zgłaszałem Państwu na początku sesji. Chodzi mi o tutaj nawiążę do nadzoru właścicielskiego burmistrza i spółek Skarbu Gminy, a konkretnie o spółkę Żegluga. Ale zacznę, trzeba jednak wprowadzenie trochę zrobić. Szanowni Państwo, to jest nowa spółka. To jest spółka, na której staraliśmy się, jak mogliśmy, bo oczywiście te informacje nie spływały do nas praktycznie wcale. Dzięki tutaj panu burmistrzowi teraz mamy pełen obraz mniej więcej tej spółki. Dlaczegośmy na to patrzyli? Z tego względu, że to jest nowa spółka, chcieliśmy zobaczyć, jak sobie poradzi jako Komisja Rozwoju Gospodarczego i radni, którzy są zainteresowani rozwojem firmy w Ostródzie. Analiza wszystkich sprawozdań finansowych spółek miejskich za rok ubiegły, czyli 2011, wykazuje jedną rzecz, że spółki te na działalności operacyjnej podstawowej odnoszą straty, mimo że działają w większości jako monopoliści na rynku. Ta sytuacja jest niepokojąca i no cóż, trzeba się tym, panie burmistrzu, tym spółkom i zarządom i radom nadzorczym i funkcjonowaniu tych spółek przyjrzeć. One funkcjonowały przez jakiś czas całkiem przyzwoicie, bo wyniki finansowe z ubiegłych lat nie są złe. Natomiast nastąpiło coś, co bym określił jak tutaj brakiem nadzoru przez organ właścicielski. Ja dwa czy trzy razy pana burmistrza poprzednika, pana burmistrza Dąbrowskiego, pytałem o to, czy w jaki sposób on wykonuje, czy on to sprawdza, czy on przy okazji na przykład zakupu jachtu. Się strasznie wtedy na mnie denerwował. Ja myślę, że on po prostu nie rozumiał. On traktował nadzór właścicielski jako przywilej, że on jest dobrym władcą i w związku z tym ma taki przywilej i nie musi kontrolować, nie musi wpływać. Nie traktował jako swój obowiązek i stąd tam ta pani, która oczywiście nie dostała plenipotencji w wydziale, no też prawdopodobnie żadnych dokumentów nie miała. Spółki, jak to powiedział, to zacytuję dobrze, ja się do spółek nie mieszam, o ile pamiętam, to taki był mniej więcej cytat. A do spółek no, na tyle, żeby przynajmniej ustalać plany rzeczowo-finansowe i kontrolować ich realizację i sprawdzać stan finansów spółki, właściciel musi to robić, do tego jest zobowiązany. I jest zobowiązany tym, żeby jako przedstawiciel mieszkańców Ostródy w tym zarządzać tymi spółkami, może nie tyle zarządzać, co nadzorować je, żeby one, albo wybierać dobry nadzór, żeby te spółki przynosiły zyski przede wszystkim i dobrze funkcjonowały. Co ze spółką Żegluga? Spółka Żegluga została, mówię, nie została, nie przez przypadek. Ta spółka funkcjonuje w ten sposób, że niestety przynosi straty. I ta strata, mimo że pamiętajcie Państwo, jak tworzyłem, była ta propozycja, żeby tą spółkę wyposażyć w dodatkowe pieniądze. Żeby ona nie zaczęła od bilansowej straty już na dzień dobry. Umarzania podatków, zwroty VAT-ów pozwoliły tej firmie wyjść na prostą przy końcu roku. Niemniej jednak spółka zdecydowała się na dość ryzykowny krok i decyzją zarządu przedłożyła
wniosek o operatorstwo na stadionie. Operatorstwo, które z natury rzeczy, bo są te przecież dokumenty, że one nie mogło przynieść spółce zysku. A przypomnę Państwu, że celem działania spółki jest przynoszenie zysku, niczego więcej. Czyli zarząd tu zadziała w tym kierunku, w którym, tak jak według jego oświadczenia, spółka poniosła kilkuset tysięczne straty na tym operatorstwie. Jednocześnie wciągnęła miasto w dodatkowe koszty, bo przypomnę, tutaj mówiliśmy o tych biletach. Myśmy mieli na to środki, na zakup, na umowę ze spółką 1 700 000. Do połowy roku wydano 1 400 000 z naszego budżetu, mimo to spółka notuje stratę 600 tysięcy po połowie roku. I ta sytuacja byłaby też nie do końca bulwersująca, gdyby nie struktura spółki i apanaże prezesa. Nie może być tak, proszę Państwa, że w spółce kilkudziesięcioosobowej jest 6 dyrektorów, a zarząd spółki ponosi, dostaje 100% podwyżki z roku na rok. W mieście, w którym przeciętna płaca jest tam ze 2 200, zarząd, który nie wyróżnia się niczym, w mojej ocenie, otrzymuje ponad 18 tysięcy złotych. I nie jest to uzasadnione na przykład wzrostem zysku, czy zmniejszeniem strat, czy jakimkolwiek innym parametrem związanym z funkcjonowaniem spółki. I w związku z tym, że jest to powszechnie znane, ba, dochodzi do tego sytuacja, w której ilość linii autobusowych jest ograniczana i jest jakaś tam pewno dla wielu ludzi w Ostródzie jest kłopotem przemieszczanie się tych, którzy nie posiadają samochód. Ta wiedza, zakupy luksusowych samochodów, jachtów, tudzież takie apanaże, tworzy fatalny obraz gospodarności gminy. Ja uprościłem to w sposób bardzo świadomy. Uprościłem to. Tak gmina nie może funkcjonować. Tak nadzór nad spółkami miejskimi nie może wyglądać. To chciałbym Państwu przekazać i prosić Państwa o rozważenie tej i Pana Burmistrza z kolei, gdybyśmy poprosić o to, żeby wzmocnić go w jego działaniu. Chciałbym Państwa prosić o przyjęcie takiego stanowiska Rady Miejskiej, w którym my prosimy Pana Burmistrza o zwiększenie nadzoru, uporządkowanie sytuacji w tej spółce, ale również w innych spółkach Skarbu Gminy. Dziękuję bardzo. Proszę, radna Dekowska. Ja trochę jestem zdziwiona wypowiedzią kolegi radnego, ponieważ to pytanie było skierowane wcześniej do pana burmistrza i ja oczekiwałam tych informacji od pana burmistrza. Kolega tu uprzedza fakty i mówi o spółce, których ja nie znam. No ja wolałabym albo niech to mówi audytor, albo niech to mówił burmistrz. Natomiast dotykasz całej już spółki z informacjami szczegółowymi. Ja takich nie mam i dla mnie wiarygodną osobą jest pan burmistrz, bo za to odpowiada, pełni nadzór chociażby w tej chwili i myślałam, że to pytanie jest skierowane do pana burmistrza, żeby podzielił się wiedzą o spółkach i o to ja bym prosiła. A pan kolega niech później po prostu odniesie się do tych informacji ze swoją wiedzą, bo tak jest uprzedzenie, wyjście do przodu. Nie. Proszę bardzo. Ja wniosłem tą informację, taką oto prośbę, bowiem swojego czasu zwróciłem się do pana burmistrza z prośbą o informację i takie informacje otrzymaliśmy na komisji. I nie ma się co denerwować. Pani Jolu, ja wiem, że jestem dla pani niewiarygodną, za co dziękuję za to stwierdzenie. Ja jednak opieram się na dokumentach. Tu jest stwierdzona strata 661 tysięcy za pół roku. Ja pani to przekażę, a pan burmistrz oczywiście się może odnieść do tych słów, które ja przekazałem. Proszę, radny Gudaczewski, potem radna Bilińska i radny Podsiadło w tej kolejności. Zdążyłem zauważyć. To znaczy ja też zauważyłem, że chyba wniosek był inny. Była prośba do pana burmistrza o to, żeby pan burmistrz przedstawił tę informację odnośnie spółek. Mamy więcej niż jedną. Tymczasem dowiaduję się rzeczy od pana Grzegorza Kierzlackiego i to chciałbym teraz zapytać, czy to, co pan Grzegorz mówi, to jest prawdą, czy nieprawdą, bo no, ja nie wiem. Każdy z nas może wygłosić jakieś swoje exposé, ale ja myślałem, że ta informacja wypłynie albo od pana audytora, albo pana burmistrza. Dziękuję. Ja muszę też odpowiedzieć kolejne.
Jaki jest cel wypowiedzi kolegi? Chce się kolega założyć ze mną, że ja to wprowadzam w błąd? No przecież... Nie, ja tylko zwracam uwagę na to, że wniosek był o informację od pana burmistrza, nie, nie, nie. A tymczasem uzyskałem informację od radnego. To chyba nie na tym polega. Wniosek było przyjęcie stanowiska. Niech pan raz spokojnie posłucha, bo siedzi pan taki spięty i cały czas się pan zastanawia, komu tutaj szczypnąć w głowę. Niech pan nie szczypie, tylko po prostu słucha. Ja ale pozwólmy panu burmistrzowi zabrać głos, naprawdę. Ja nie szczypię, naprawdę, ja tylko chciałem zauważyć, że wniosek był do pana burmistrza. Radna Bilińska ma głos, proszę bardzo. Ale no właśnie, kolega niech się trochę rozluźni, bo jesteśmy w wolnych wnioskach i zadajemy pytania. I w związku z tym pytanie jest następujące. Mamy te przedłożone dokumenty, pan burmistrz również dysponuje tymi dokumentami i pytanie jest zasadnicze. Czy pan burmistrz jako organ nadzorujący tą sławną spółeczkę Żegluga Spółka z o.o. na czele z naszym prezesem, który zarabia niewątpliwie wysokie pieniążki, wyższe nawet niż tu kolega przedstawił, bo jeżeli złożymy te dodatkowe 13 i 14 wynagrodzenie, to jest to kwota 21,5 tysiąca złotych. I chciałabym spytać, czy jest pan w stanie, panie burmistrzu, wyegzekwować, aby te podróże służbowe, ponieważ pan prezes Graczyk ma swój służbowy samochód, jeszcze nie generowało dodatkowych kosztów w postaci 26 tysięcy 500 zł. Takie mamy podane koszty i tak zwane szkolenia. Nie wiem, która firma być może no, szkolenia robi to tak wewnętrznie, ale generalnie Urząd Miasta w ciągu roku wydał na szkolenia 25 tysięcy, a pan prezes w ciągu pół roku taką kwotę. To warto by było się temu przyjrzeć i czy pan burmistrz pochyli się nad tym tematem. Chciałbym sprostować troszeczkę, wziąć w obronę pana radnego Kierosalskiego, ponieważ na komisji, jaka to była komisja? Rozwoju, tak, wczoraj była pani księgowa i pan prezes i z tego, co oni przedstawili, można by było odnieść takie wrażenie, jak przedstawił pan Kierosalski. I z grubsza bym się pod tym podpisał. Natomiast jeśli chodzi o całokształt, tak jak państwu mówiłem na tej komisji, myślałem w pierwszej wersji, że będę tutaj do końca sierpnia i prawdę mówiąc nie brałem pod uwagę tego, żeby zajmować się tymi spółkami wszystkimi. Ale jeśli chodzi o temat przewozów komunikacji miejskiej, to wyszło w trakcie i wtedy zaczęliśmy się przyglądać spółkom. Przyznam się, że oprócz żeglugi i troszeczkę Mabaku, to tamtych pozostałych dwóch na razie nawet nie przeglądałem statutów, bo po prostu nie miałem czasu. Problem jest i w spółce Mabak i w spółce Żegluga. W spółce Żegluga jesteście państwo przez to, że jesteście radnymi, uważam, że jesteście też współwłaścicielami całego tego majątku i należy wam się rzetelna informacja. W tym momencie, tak jak teraz jest, na dzień dzisiejszy, to, że Rada Nadzorcza jest ubezwłasnowolniona, to tak samo ja jako właściciel tej spółki 100% kapitału też jestem ubezwłasnowolniony. Są takie zapisy w umowie spółki, które właściwie uniemożliwiają mi jakieś takie poważniejsze ruchy. Ja ze względu na swoje obowiązki, swoje stanowisko i charakter pracy mojej, tak jak mówiłem państwu na pierwszej sesji, na pierwszych spotkaniach, daleki jestem od ruchów kadrowych i takie miałem sugestie przy obejmowaniu tego i poprzednich stanowisk. Niemniej jednak tu jest sytuacja taka, że przynajmniej w radach nadzorczych wydaje mi się na dzień dzisiejszy, bo jeszcze nie znam całych nawet zarządów tych pozostałych spółek, wydaje mi się, że zmiany są jakby konieczne. Podjęliśmy już kroki o zmianę statutu spółki Żegluga i to odbędzie się prawdopodobnie w przyszłym tygodniu i wtedy po prostu chcemy wrócić do sytuacji, do jakiej umowa spółki była przy zawieraniu i przy tej umowie pracował tutaj pan mecenas i pracownicy z Urzędu Gminy i będziemy chcieli, żeby ta nowa, stara umowa była w miarę analogiczna do tej pierwszej i żeby to funkcjonowało tak, żeby interes gminy był za.
To na razie tyle. Radny Podsiadło chyba, tak? I potem radna Jankowska. Chciałem zupełnie tak troszeczkę zmienić temat w sumie. Znaczy poniekąd tak. Znaczy sprawa najpierw bardzo, przynajmniej zawsze w tym punkcie przy poprzednikach pana burmistrza radni zgłaszali różne bolączki mieszkańców również. Ja mam taką właśnie małą drobną bolączkę do zgłoszenia. Chciałbym poprosić o no chyba straż miejską przede wszystkim o wysłanie w okolice stacji benzynowej tutaj na wyjazd na Gdańsk, czyli tam jest chyba stacja Orlenowska. Użytkownicy działek pracowniczych ogródków działkowych, nenufar, tak dokładnie się one nazywają, od właśnie graniczące z nieruchomością, czy z nieruchomością stacji benzynowej Orlen, bardzo narzekają na niewłaściwe wykorzystywanie tego płotu, tego żywopłotu przez osoby, które korzystają ze stacji benzynowej. Po prostu jest to jedna wielka toaleta, mówiąc kolokwialnie. Jest tam nieładnie, brzydko, brzydko pachnie, dużo śmieci jest. Może Straż Miejska powinna właścicielowi zwrócić uwagę, że tym tematem trzeba się zająć. To tak w imieniu działkowiczów. A druga sprawa to, jeszcze raz tak już ładnie troszeczkę chciałbym panu audytorowi podziękować, bo pan audytor w sposób taki koncyliacyjny przedstawił swoje sugestie, swoje spostrzeżenia i wnioski w sumie z tego audytu. I one akurat trafiają już w mój charakter. Też chciałbym właśnie współpracy i nie rozdrapywania ran, bo mleko już się wylało. Teraz po prostu trzeba wymyślić sposób, żeby to potrafić naprawić sposób jak najmniej bolesny dla nas wszystkich. Jeżeli będzie musiało boleć, to oczywiście to zaboli, ale tak, żeby bolało jak najmniej. Jak najmniej ludzi, jak najmniej nas ogólnie. Dlatego raz jeszcze dziękuję a do pana burmistrza faktycznie apeluję o możliwość jak najszybszego zapoznania się z tymże audytem, z tymże protokołem, za co myślę, że nie tylko ja, ale przede wszystkim pozostali radni i również i mieszkańcy miasta będziemy panom wdzięczni. Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo, radny Gudaczewski. To kontynuując też tutaj myśl pana Tomasza, ja również składam taki wniosek w imieniu mieszkańców ulicy Kościuszki. Ja co prawda go już kiedyś formułowałem tutaj na tej sesji do władz miasta na początku tego roku. On dotyczy zrobienia możliwości przejścia z ulicy Kościuszki na teren Białych Koszar. Tam jest taka sytuacja, że od strony Białych Koszar ulica Wojska Polskiego jest ulicą ślepą. I tak naprawdę przebicie się tutaj w kierunku Kościuszki jest niemożliwe z uwagi na stan prawny właścicielski po drugiej stronie tego muru. Niemniej jednak jest taka możliwość od strony restauracji Biała Wróżka. Tam można by zrobić, nie mówię o przejeździe samochodowym, ja mówię o furtce dla mieszkańców miasta, którzy mogliby no, skrócić sobie drogę po prostu z ulicy Kościuszki poprzez właśnie taką furtę na teren Białych Koszar. I czy to byłoby możliwe, czy to jest do zrealizowania? Dziękuję. Proszę, radny Kierozalski. Ja też mam takie oto pytanie, bo byłem swojego czasu w amfiteatrze. Na samym dole jest takie urządzenie, albo to szereg urządzeń, chyba filtrowentylacyjnych, bo chyba administrator nie bardzo wiedział, co to jest, bo boją się tego włączać. Chciałem się dowiedzieć, co to za urządzenie tam jest, bo to w kilku pomieszczeniach. Czy to ile kosztowało przede wszystkim? Bo jeżeli jest to urządzenie filtrowentylacyjne, no to do amfiteatru jakoś tak specjalnie wentylować nie trzeba. Natomiast jeżeli to jest dla tych piwnic i przyziemia, to też nie bardzo chyba było wydawać pieniądze, bowiem tych to traktowane jest jako przyziemie i nie bardzo chyba można tam zrobić żadnego pomieszczenia ani biurowego, ani w żaden sposób zagospodarować, bo sanepid z tego, co się orientuje, nie zezwala. Jednym słowem, co to za urządzenie i ile kosztowało? Jakby pan burmistrz był uprzejmy kiedyś tam nam powiedzieć, co to za ustrojstwo jest? Pani Ela poszła po kogoś z inwestycji i przekaże zaraz. Proszę bardzo, radna Bilińska. Ja jeszcze raz do pana burmistrza, bo tak tą spółkę sobie obejrzałam dokładnie, żeby zwrócić uwagę, bo jak się układa plan rzeczowo-finansowy spółki,
to nigdy nie można w planie rzeczowo-finansowym założyć, że plan przyniesie minus, stratę. To jest niezgodne z kodeksem spółek handlowych. Także to już powinno być wyrzucone w styczniu do kosza, kiedy był on zatwierdzany na nowy rok. I żeby pan burmistrz zwrócił uwagę, bo tylko 3 miesiące generują niewielki zysk, a pozostałe stratę. Proszę bardzo, radny Najmowicz. Szanowni Państwo, otrzymaliśmy pismo do wiadomości, które skierowała inicjatywa do starosty ostruckiego. I tu jest odpowiedź pana starosty. Ja chciałem się do tego odnieść, woli wyjaśnienia rzeczy, żeby my jako samorządowcy powinniśmy przekazywać je zgodnie z prawdą i zasadami, stanem jaki jest i jakie kto ma kompetencje. Tu jest napisane, że pan starosta mówi, że za te budowanie supermarketu jest odpowiedzialny burmistrz i przewodniczący, ponieważ oni podpisali tam 7 lokalizacji. No ja chcę państwu wyjaśnić, że byłem przez te 5 lat przewodniczącym i chciałbym być bardzo ważny i rzeczywiście decydować bez upoważnienia państwa o wszystkim, no ale niestety takiego uprawnienia nie mam. Jest to tylko zwykły obieg dokumentów, że uchwałę, które podejmie szanowna rada, ja podpisuję. Z kolei pan burmistrz, jeśli ktoś występuje o jeden z dokumentów potrzebny do wydania decyzji o warunkach zabudowy czy o budowaniu czegoś, no też pan burmistrz jako organ wykonawczy podpisuje. I powiem, no przepraszam, bo państwo wszyscy wiedzą, ale niektórzy radni nie wiedzą i dlatego zwracam się bardzo szczególnie do jednego radnego, żeby to zrozumiał, że jednak Rada Miejska z wnioskiem o zmianę planu występują mieszkańcy, może komisja rady, pan burmistrz to wprowadza pod obrady, rada uchwala i rada jak uchwali, to wykonanie powierza panu burmistrzowi i to jest koniec i naprawdę ani pan burmistrz sam bez uchwały rady, ani przewodniczący sam od siebie nie ma żadnego wpływu. A żeby znowu była prawda, pan starosta też nie ma możliwości wydawania poza pozwoleniem czysto urzędniczym, bo zbiera dokumenty, które są niezbędne do wydania pozwolenia na budowę. I jednym z tych dokumentów jest między innymi uchwała Rady Miejskiej o planie przestrzennego zagospodarowania, która mówi, co tam może być. I to jest cała prawda, szczera prawda i już 3 razy cały czas próbuje się szczypać przewodniczącego Czesława Najmowicza. I to świadczy nieźle o mnie, tylko akurat o tak wysoko postawionym urzędniku starostwa powiatowego. Dziękuję. Z tego co pamiętam, dokument miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podpisuje burmistrz i przewodniczący rady. Ale panie radny, no niech pan nie brnie w swojej niewiedzy albo no nie nazwę tego, bo to jest zbyt poważna forum, żeby panu powiedzieć bardzo nieładnie. No. Ja nie wiem, co pan chce podpowiedzieć, natomiast pisanie pism do starosty o to, że on jest winien budowania marketów jest chyba nieporozumieniem. Nie wiem, za czyją intencją są takie listy kierowane. Mogę się tylko ewentualnie domyślać. Natomiast jedno jest pewne, to Rada Gminy, w tym przypadku Rada Miasta, uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli udziela tam się w tym planie możliwości budowania obiektów usługowych, to niestety organ wydający pozwolenie na budowę nie może innej decyzji wydać, jak taka, która jest w pozwoleniu w tym planie zagospodarowania przestrzennego. To jest chyba oczywiste. Troszeczkę będzie złośliwości. Cieszę się, że pan zrozumiał. Proszę bardzo, radna Bilińska. Ja muszę ad vocem, bo z całym szacunkiem dla siwych włosów i dla pana wieku, ale ja pana nie rozumiem, panie Czesławie, bo ja staram się być kulturalny, a pan jednak wybiega troszeczkę przed siebie. Także więcej powagi rzeczywiście dla swojego wieku i siwych włosów. Dziękuję. Udzielam głosu radnej Bilińskiej. W związku z kolegi wypowiedzią prosimy o zamknięcie dyskusji i przełożenie tej turystyki politycznej już w kampanię, która się rozpoczęła. Dziękuję. Mamy pracownika, który udzieli informacji panu. Proszę bardzo, panie Rafale. Witam ponownie. Przede wszystkim nie słyszałem pytania. Prosiłbym o powtórzenie pytania. W amfiteatrze na najniższym poziomie jest urządzenie. Chyba filtro wentylacyjne, grzewcze. Trudno mi powiedzieć. Chciałem powiedzieć, jakby pan mi objaśnił, co to jest za urządzenie, bo to jest dość duże urządzenie i ile ono mniej więcej kosztowało. 10
No z przykrością niestety, ale nie jestem taki czysto technicznie przygotowany, też merytorycznie do tego pytania. Należałoby się tutaj, że tak powiem, wspomóc albo panem naczelnikiem Andrzejem Konopką, albo panem Wojtkiem Spitalem. Możemy mówić tak, że my odpowiemy panu na to pytanie i podamy, ile to kosztowało, do czego to służy i dobrze? Proszę bardzo, pani Ania Rutkiewicz ma głos. Dzisiejsza sesja poświęcona była sprawom gospodarczym, finansowym. Ja mam taki wniosek do wszystkich radnych, żeby w klubach, w komisjach przedyskutowały sprawę obniżenia naszych diet, żebyśmy my jako radni też mogli się przyczynić do poczynienia oszczędności. Nawet koleżance możemy zaproponować. Przekazuję diety, odkąd jestem radną, więc możemy podać parę numerków kont, możemy w całości przekazywać diety. Dopinamy wszyscy pasa. Proszę bardzo. Tak, to jest jeden z wniosków, a ja mam prośbę do pana burmistrza, ponieważ zaczęliśmy o tych spółkach i skończyliśmy jakoś tak szybko. Ja myślę, że pan burmistrz, jak się zapozna z tematem, to nas dogłębnie poinformuje, mam nadzieję. O, dziękuję. Ja już tutaj nie stawiam tego, bo ufam, że pan burmistrz podejmie działania, wie o co chodzi, jaka jest sytuacja. To... Jeszcze pan radny Gutaczewski. Ja jeszcze na zakończenie, chyba nie wiem, może ktoś jeszcze po nie wystąpi. Chciałbym zapytać, czy w związku z prowadzonym dochodzeniem prokuratorskim odnośnie medialnego, że tak powiem, szumu wokół podłączenia parafii do jednej ze szkół, czy są już jakieś informacje w tej sprawie, czy są jakieś konsekwencje wyciągane w stosunku, nie wiem, może do dyrektora szkoły, czy do kogoś, czy można jakąś informację na ten temat uzyskać? Ja poza informacją tą, że mój poprzednik złożył doniesienie, żadnych informacji nie mam dodatkowych do tej pory. Proszę bardzo. Ja też, jak już o prokuraturze mówimy, to czy to prawda, że pan burmistrz złożył doniesienie do prokuratury w sprawie tych statków? Tak. Dziękuję. To jeszcze ja nawiążę do tej rury. Czy nie jest tak, że też powinno się prowadzić postępowanie dyscyplinarne równolegle, panie burmistrzu? Nie wiem. Zgadzam się, ale w tym roku rozmawiałem tu z panią naczelnik oświaty i z panem dyrektorem też rozmawiałem. Nie na ten temat, co prawda, tylko chciałem, żeby od samego niego usłyszeć, jak to wszystko wyglądało. I rzeczywiście jest to, uważam, za zasadne, to jest poważny problem. Ja poproszę jeszcze pana wiceprzewodniczącego, krótkie dwa chyba. Poproszę jeszcze o chwilę cierpliwości, mamy tylko dwie informacje, więc myślę, że te dwie minutki to państwo jeszcze wytrzymacie. Jest pismo z powiatowego zespołu opieki zdrowotnej do Rady Miejskiej w Ostródzie. Dotyczy nieutworzenia odrębnego obwodu głosowania. Na podstawie artykułu 12 paragraf 4 z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeksu Wyborczego niniejszym wnoszę o nieutworzenie odrębnego obwodu głosowania w budynku Szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie. W związku z przedterminowymi wyborami burmistrza miasta Ostródy zarządzonymi na dzień 14 października 2012 roku. Uzasadnienie. W trakcie obu głosowań w ostatnich wyborach samorządowych 21 listopada, 19 grudnia 2010 oraz w trakcie referendum w sprawie odwołania burmistrza Ostródy odbytego w dniu 3 czerwca 2012 roku w głosowaniach odpowiednio wzięły udział dwa razy po trzy, słownie trzy oraz ostatnio dwie, słownie dwie osoby. Co przykładowo oznacza, że w przypadku referendum na jednego głosującego przypadało czterech członków obwodowej komisji wyborczej. Każdorazowe tworzenie komisji wyborczej na terenie obiektu szpitalnego rodzi określone trudności personalno-logistyczne po stronie naszej placówki.
co w kontekście obserwowanej statystyki wyborczej pozwala na wystarczające uzasadnienie składanego wniosku. Myślę, że przychylimy się do tego wniosku i komisja... Chyba, że Rada jest innego zdania i utworzymy ten obwód wyborczy, ale tam było dwóch ustawa głosujących. Ustawa mówi, że tworzy się wydzielone obwody głosowania odrębne, między innymi w szpitalach, domach pomocy społecznej, akademikach, w przypadku wyborów samorządowych w akademikach nie. Jeżeli co najmniej 15 wyborców jest na przebywa w dniu wyborów. My nigdy nie wiemy, ile w szpitalu będzie wyborców. Ostatnio było to bodajże 21 albo 23 uprawnionych, w 2010 18. Ale głosowało, tak jak to było odczytane, dwie albo trzy osoby. W związku z tym kodeks wyborczy mówi, że można nie utworzyć, ale na wniosek uzasadniony kierownika jednostki. Mamy jeszcze jedną elektroniczną informację. To jest nadawca pani Magda Dowgiało-Koralczyk, adresat Urząd Miejski w Ostródzie. Radnych zapraszamy w piątek, dostaną day VIP na piątek. Zapraszamy ich osobiście po odbiór identyfikatorów do biura zawodów na hasło radni. Pozdrowieniami Magdalena Dowgiało-Koralczyk. Jeżeli co, to jest oczywiście, wszyscy wiedzą, na siatkówkę plażową, więc jeżeli ktoś byłby chętny, proszę, do Starych Jabłonek można się udać i będą wejściówki. To tylko na dzisiaj. Jak to jest tylko tutaj, jak widzę, że to jest krótka informacja. Dostaną day VIP na piątek, więc myślę, że to jest jednorazowe wejście. Jeszcze proszę bardzo, pani radna Jankowska ma głos. Dziękuję. Ja mam taką prośbę, ponieważ pan burmistrz będzie przygotowywał powolutku się do nowego budżetu na 2013. Może by tak porozmawiać ze starostą, żeby troszeczkę więcej dawał na drogi powiatowe. Może my z naszego tego budżetu mniej będziemy płacili. To też można byłoby zaoszczędzić, bo jednak sporo pieniążków idzie na te drogi powiatowe z naszych miejskich, a my mamy naprawdę problemy. Także dziękuję bardzo. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Musi dopłacić do tego, co jest, bo to jest katastrofalnie mało. Proszę bardzo, radny Gudaczewski. Odpowiedzi na to jest podpisane porozumienie pomiędzy gminą miasta a zarządem dróg powiatowych i tam jest przekazywana kwota. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Pani radna Bilińska, proszę. Mam prośbę gorąco do pana przewodniczącego o zamknięcie tej dyskusji, żeby już koledze nie oddawać więcej mikrofonu. Ze swojej strony chciałem serdecznie podziękować za bardzo czynny udział w naszej Radzie, panu burmistrzowi, panu Samborskiego za naprawdę szczegółową informację, pani skarbnik, naczelnikom wydziałów, panu sekretarzowi. No i chyba udamy się do tych Starych Jabłonek, żeby trochę ochłonąć, pokibicować. To jeszcze trwa jutro i pojutrze. Bardzo ciekawa impreza. Tak. Zamykam 26. sesję Rady Miejskiej.